Simurg, dobroduszny, mityczny ptak w perskiej mitologii, będący nieśmiertelnym królem wszystkich ptasich gniazd, w konarach drzewa wiedzy. Simurg często tożsamiany z innymi mitologicznymi ptakami, tj. Z Feniksem. W języku perskim wyrażenie Simurg oznacza 30 ptaków. Simurg był reprezentantem Związku Ziemi i Nieba oraz uważanego za pośrednika między tymi bytami. Według wierzeń Simurg przebywał w Drzewie Życia, które znajdowało się pośrodku morskiego świata. Drzewo to jest silnym lekarstwem, a nasiona wszystkich roślin są na niej osadzone. Kiedy Simurg zbił się w powietrze, liście Drzewa Życia zatrzęsły się, powodując wypadanie wszystkich nasion każdej rośliny. Nasiona te nosiły się na całym świecie pod wpływem wiatrów i deszczu. Simurg w sztuce irańskiej jest przedstawiany jako gigantyczne skrzydlate stworzenie w kształcie ptaka, które jest w stanie unieść słonia bądź wieloryba. Wygląda jak paw z głową psa i pazurami lwa z piórami w kolorze miedzi. W irańskich legendach ptak ten jest tak stary, że trzykrotnie widział zniszczenie świata. Simurg pojawia się w eposie Księga Królewska Herdowskiego, gdzie ptak uratował pozostawionego górze Alborz dziecko, które było księciem Zalem. Dziecko zostało wychowane przez Simurga, aż nadszedł czas, kiedy wyrósł na dorosłego człowieka i zapragnął wrócić do świata ludzi. Simurg ofiarował mu 3 złote pióra, które miał spalić, kiedy kiedykolwiek potrzebował pomocy. Po powrocie do królestwa Zal zakochał się i poślubił piękną Rudabę. Kiedy nadszedł czas na narodziny syna, a Rudaba była bliska śmierci, Zal zdecydował się wezwać Simurga. Ptak pojawił się i dzięki jego wiedzy uratowano Rudobę i dziecko Rostama. W XII wieku poeta sufiski Farid ud-Din Attar opisał o grupie ptaków pielgrzymskich w poszukiwaniu Simurga. Simurg w języku kurdyjskim został skrócony do Simir, gdzie w jednej z opowieści ludowych bohater ratuje potomstwo Simurga, zabijając węża. Nagrodę Simurg daje mu 3 swoje pióra, których bohater może użyć, by wezwać go do pomocy, spalając je. Później bohater używa pióra, a Simurg przenosi go do odległej krainy. Pisarz francuski Gustave Flaubert twierdził, iż Simurg towarzyszył królowej Sabie i obrazował go jako ptaka z 4 skrzydłami, pomarańczowymi piórami z metalicznym blaskiem, posiadający szpony sępa, pawi ogon oraz małą srebrną główkę z ludzką twarzą.